To była wręcz bezczelna kradzież. Kierowca busa zatankował na stacji ponad 530 litrów paliwa o wartości blisko 3700 zł i uciekł. O sprawie natychmiast powiadomiono policję. Pół godziny później patrol Wydziału Ruchu Drogowego zauważył pojazd marki Opel Movano, uderzająco podobny do poszukiwanego. Bus ten posiadał inne tablice rejestracyjne niż te podane w komunikacie przez dyżurnego. Funkcjonariusze zdecydowali się sprawdzić zarówno pojazd, jak i kierowcę. Podejrzenia policjantów potwierdziły się. Podczas kontroli samochodu stróże prawa ujawnili za drzwiami paki bagażowej pojemniki z olejem napędowym. Okazało się, że sprawczynią całego zamieszania była 38-letnia kobieta, która podstępnie zmieniła tablice rejestracyjne. Niecny plan spełzł jednak na niczym. Podczas przeszukania kobieta posiadała woreczek strunowy z zawartością substancji krystalicznej. Mundurowi zatrzymali kierującą i zabezpieczyli znalezione narkotyki. Mieszkanka powiatu polkowickiego usłyszała zarzut zarówno kradzieży paliwa, jak też użycia tablic rejestracyjnych innego pojazdu, a także posiadania zakazanych substancji. A o dalszym losie kobiety zdecyduje teraz sąd.